Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć historię, prawdziwą historię odzyskania niepodległości przez Polskę. Było to 50 lat bez powstań. Ostatnim powstaniem, kompletnie bezsensownym, najgłupszym polskim powstaniem do czasu powstania warszawskiego w 1944 roku było powstanie styczniowe z lat 1863-1864. Każde polskie powstanie od końca XVIII wieku, od powstania kościuszkowskiego po powstanie styczniowe, miało swoich zagranicznych sponsorów, agentów obcych mocarstw, którzy posiłkując się kimś, kogo dziś określamy mianem pożytecznych idiotów, po prostu robili z Polaków mięso armatnie swoich spraw. I tak, powstanie kościuszkowskie w 1794 roku wspominamy jako ostatni patriotyczny zryw, a powinniśmy go je wspominać jako głupotę, która zniszczyła Piemont państwa polskiego, możliwość odbudowy jego relatywnie szybkiej w przededniu wojen napoleońskich. Nie trzeba być historykiem, aby sobie wyobrazić, jak szybko i łatwo Polska mogłaby odzyskiwać suwerenność i niezależność, gdyby państwo polskie przetrwało 12-14 lat i doczekało obecności Napoleona na tych terytoriach. Dlatego zresztą, bo to nie tylko nie tylko w Polsce byli ludzie, którzy takie rzeczy rozumieli. Dlatego Prusacy dążyli do jak najszybciej szybszej likwidacji państwa polskiego, a to można było osiągnąć tylko właśnie poprzez prowokowanie Polaków do powstań. To Prusy, miarkując sojusz z Polakami, pchnęły polskich pożytecznych idiotów, ale także często pruskich agentów. O tym się zapomina, o tym zrobię osobny materiał. Słynny szewc Jan Kiliński, który do tej pory ma swój pomnik w Warszawie, był płatnym pruskim agentem, który po prostu zrobił zadymę za pieniądze, po to, aby ułatwić likwidację resztek państwa polskiego. Oczywiście tego mu nikt nie tłumaczył. On po prostu wziął kasę zarobienia zadymy. W 1830 roku powstanie miało na celu, powstanie zostało sprowokowane przez angielskich agentów i miało na celu odciągnięcie uwagi Rosji od Azji, ponieważ Rosja bardzo aktywnie chciała się włączyć w rywalizację na tym terenie z Anglikami. Więc Anglicy to po prostu zapobiegli temu, podburzając Polskę. Wiele razy to robili. W 1863 głównym sprawcą powstania byli Prusacy. Oni zresztą je uzbroili częściowo w bardzo nowoczesny sprzęt wojskowy. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie toczyła się już walka o przyszłe zjednoczenie Niemiec. Bismarck potrzebował poparcia, zgody, akceptacji Rosji. I właśnie powstanie styczniowe zbliżyło ponownie do siebie zaborców polskich i dało Bismarckowi upragnioną zgodę na zjednoczenie Niemiec. Zgodę, która była wielkim błędem Rosjan, ale w Rosji rywalizowały ze sobą dwa podejścia. Pierwsze podejście było bardzo pragmatyczne i dążyło do tego, żeby ułożyć sobie życie z Polakami na zasadzie takiej, jakiej Brytyjczycy ułożyli sobie, znaczy Anglicy, przepraszam, ułożyli sobie życie ze Szkotami, czyli na zasadzie po prostu wzajemnego poszanowania odrębności i próba stworzenia wspólnego państwa. I naprzeciw tej opcji była opcja, która właśnie dogadała się z Bismarckiem, opcja twardej rusyfikacji, wynaradawiania Polaków, zniszczenia wszystkich resztek państwa polskiego. Tu ważna teraz okoliczność. Rosja bez Polski była bezsprzecznie mocarstwem, ale już Prusy bez polskich ziem przestawały istnieć. I Prusy jako państwo, nie Niemcy jako państwo, to tutaj ważna różnica. Prusy były jednym z państewek niemieckich, które były liderem wówczas w zjednoczeniu Niemiec.
I przepowiednia Bismarcka, który przewidywał w XIX wieku, że jeżeli Polska zmartwychwstanie, to Prusy są zgubione, spełniła się w 100%. Polska zmartwychwstała, Prusów jako takich już nie ma. Natomiast wywalczenie niepodległości to był okres 50 lat spokoju. To nie było tak, że ten spokój nie był naruszony. W 1877 roku Brytyjczycy, Anglicy po raz kolejny próbowali zagrać polską kartę. Opłacili wybuch powstania w lipcu lub sierpniu 1877 roku. Powstanie lipcowe nie wybuchło. Opłaceni przez Anglików agenci oddali pieniądze. Są tu różne teorie, co do tego skłoniło Polaków. Prawdopodobnie jednak gdzieś w pewnym momencie świadomość zaangażowania obcych agentur dotarła, bo no, ile razy można powtarzać ten sam błąd? Wywalczenie niepodległości przez Polaków w 1914 roku brało się z tak zwanego pozytywizmu, czyli takiej pracy u podstaw. Jedną z największych takich niedocenianych, zapomnianych prac było powstanie we wszystkich zaborach ruchu młodzieżowego, ruchu towarzystw gimnastycznych. Pierwsze z nich powstało już w 1867 roku we Lwowie. Kolejne w 1894 roku we Wrocławiu, w 1895 w Bytomiu. A od 1905 roku działało to towarzystwo gimnastyczne w zaborze rosyjskim. Było więc to ruch społeczny obejmujący wszystkie części rozerwanej Polski. Towarzystwa z kolei dały początek harcerstwu i ruchowi pionierskiemu, na podstawie którego stworzono później Związek Harcerstwa Polskiego, który tak pięknie odznaczył się w czasie II wojny światowej. Tam propagowano przede wszystkim szeroko zakrojone ćwiczenia fizyczne, gimnastykę, szermierkę, wioślarstwo. Przy okazji również oczywiście dbano o rozwój patriotyczny. I tu mamy właśnie do czynienia z tym późniejszym fenomenem, że państwo nie mające struktur nagle pojawiło się z kadrami. Mieliśmy, dlaczego na przykład Polacy wygrali w sposób zdecydowany walkę z Ukraińcami o bardzo mieszane etnicznie tereny Małopolski Wschodniej, Galicji, czyli właśnie Lwowa i okolic. No właśnie dlatego, że Polacy dysponowali znacznie lepszą i bardziej świadomą ludnością, ale przede wszystkim wyszkolonymi kadrami. To było ponad 6 tysięcy przeszkolonych ludzi, de facto spełniających w wielu wypadkach rolę późniejszych oficerów, podoficerów, ludzi, którzy znali się na zarządzaniu dużymi grupami ludzi, mogli być po prostu niemalże od razu wciągani, mobilizowani do wojska. W Galicji austriackiej te drużyny strzeleckie działały w pełni legalnie od 1910 roku, miały nawet możliwość organizowania ćwiczeń. Zresztą Galicja, Austriacy podchodzili do sprawy, ponieważ zresztą Austria, w Austro-Węgrzech Austriacy stanowili mniejszość zdecydowaną wśród ludności cesarstwa. W związku z tym oni godzili się na aspiracje narodowościowe, kulturowe innych członków monarchii, próbując rozgrywać je przeciwko sobie i w ten sposób zapewnić trwanie cesarstwa, w którym Niemcy oprócz roli elit rządzących mieli też pełnić rolę kogoś w rodzaju arbitra rozsądzającego na przykład spory Polaków i Ukraińców w Galicji. W każdym razie to właśnie praca u podstaw, to też świetnie było widać w Wielkopolsce. Przypomnę, bardzo niedoceniane powstanie wielkopolskie, które trwało
około 2 miesięcy i doprowadziło do wyzwolenia praktycznie całego zaboru niemieckiego, więc praktycznie w ogóle nie jest fetowane zaboru pruskiego. Bo jest zwycięskie, bo nie było żadnego dramatu, bo zginęło w tym powstaniu nieco ponad 2,3 tysiące osób. Po prostu nie było tam żadnego wielkiego dramatu, w tym sensie, że wszystko wypadło tak bardzo planowo. Polacy po prostu zorganizowali powstanie, do którego się przygotowywali kilkadziesiąt lat. To znaczy powstanie zawsze było gdzieś tam w pamięci, tylko nie jako po prostu zryw dla samego zrywu, jakim było już na przykład powstanie w 1863 roku, gdzie nie miało żadnych szans. To też jest taka ciekawostka, że dekadę wcześniej, podczas trwania wojny krymskiej, w której Rosja dostała baty od Francji, od Anglii i od Turcji, dawało znacznie lepsze możliwości geopolityczne rozegrania sprawy polskiej i ewentualnego powstania. Też było, nie było ono dobre, ale wówczas się nie zdecydowano. Jaki był powód, że zdecydowano się właśnie dekadę później? Tak jak wspomniałem, działalność Prus, opłacanie agentur, finansowanie powstania w jego początkowej fazie. Niestety, i to jest rzecz, której bardzo brakuje w polskich podręcznikach, to jest, brakuje takiego twardego, na które są dowody, po prostu stwierdzenia, że powstania polskie w XIX wieku i ostatnie w 1794 kościuszkowskie były powstaniami, które przynosiły tragiczne skutki. Najbardziej takim tragicznym skutkiem to było na przykład likwidacja, faktyczna likwidacja Królestwa Polskiego jako niezależnego bytu Cesarstwa Rosyjskiego. Królestwo Polskie w 1830 roku miało konstytucję lepszą niż większość państw Europy Zachodniej. To, że ta konstytucja była często łamana, nie ma tutaj wiele do rzeczy. To było jedno z najlepszych państw Polaków w historii. Można powiedzieć, że było to też takie laboratorium dla samych elit rosyjskich, które chciały zobaczyć na jakimś małym terytorium, jak funkcjonuje monarchia konstytucyjna. Czyli nie rezygnując z przywilejów samowładztwa, czyli takiego monarchii absolutnej, którą cechowała Rosja praktycznie do samego końca. I zresztą było to zalążkiem upadku caratu, że nie potrafił w odpowiednim czasie się podzielić władzą. I tu znowu, te same siły, które dążyły i sprzyjały powstaniu w 1863, powstaniu rosyjskiemu, dążyły również do powstania w 1830 roku, uważając, że Polacy to powstanie przegrają i będzie to pretekst do tego, żeby właśnie zrobić rozprawę z polskością na tych terytoriach. Przypomnijmy, w 1830 roku Polska miała własną walutę, własne wojsko, własne szkolnictwo, własne instytucje narodowe. Powstanie tak naprawdę było toczone w myśl uzyskania większej samodzielności, pełnej samodzielności w polityce międzynarodowej. Musiałoby doprowadzić do błyskawicznego konfliktu z Austrią i z Prusami. To była rzecz, której ówcześni Polacy w ogóle nie brali pod uwagę. A kto wywołał powstanie listopadowe? Kompletnie kretyńskie, kompletnie bezsensowne. Banda gówniarzy, tak można to, drodzy Państwo, nazwać. No, kolesie, którzy mieli 20 kilka lat w najlepszym wypadku, niektórzy byli nawet nastolatkami, tak zwani słynni podchorążowie. Ale to nie był spisek podchorążych, to tak naprawdę był spisek oficerów prowadzących podchorążych, którzy zostali, brzydko mówiąc, nakręceni i pchnięci do tego, aby wywołać rewoltę. Rewoltę, która doprowadziła do uderzenia w podstawy polskości. To nie jest tak, jak chce Waldemar Łysiak. Człowiek wielu talentów, przede wszystkim znakomity pisarz, ale w tym wypadku lansujący gigantyczne kłamstwo. Kłamstwo polegające na tym, że przekonuje, iż danina złożona z krwi Polaków służyła sprawie odzyskania niepodległości, ponieważ, to jest cytat dosłowny z Łysiaka, ponieważ pielęgnowała mentalność antyniewolniczą. To jest ciekawe, że przyznający się do chrześcijaństwa, do wiary w Boga
Waldemar Łysiak. Z drugiej strony zdaje się tutaj uprawiać pogański kult ofiar z ludzi, że składając ofiarę z dziesiątek tysięcy żyć Polaków, można było uzyskać pozytywny efekt. Nieprawda. Gdyby nie było powstania w 1830 roku, jest wielce prawdopodobne, że przy kryzysie na miarę właśnie wojny krymskiej albo podobnego kryzysu, Polska odzyskałaby niepodległość niemalże naturalnie, dysponując własnym wojskiem, jeszcze raz mówię, pod własną komendą, dysponując własną infrastrukturą. W 1918 roku, przez całe poprzednie kilkanaście miesięcy, Polska musiała odbudowywać bardzo mozolnie swoją administrację. To się udało dzięki wielkiemu korzystnemu splotowi okoliczności. A na przykład taka infrastruktura, taka administracja w 1830 roku była rzeczą naturalną. Reasumując, drodzy Państwo, Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku dzięki temu, że przez 50 lat wcześniejszych nie było żadnych powstań narodowych. Gdyby w 1914 roku, 6 sierpnia, kiedy legiony polskie wkroczyły do na teren zaboru rosyjskiego, udało się zrealizować ich ideę, dla której Niemcy Austriacy i Niemcy z cesarstwa, to był sojusz dwóch cesarzy, austro-węgierskiego i niemieckiego, do czego powołali w ogóle legiony polskie, udało im się wywołać powstanie na terenie zaboru rosyjskiego, to wówczas wojna skończyłaby się błyskawicznie, Francja zostałaby pobita, a Polska zostałaby spacyfikowana i nie odzyskałaby niepodległości. Tak naprawdę tekst piosenki Pierwsza Brygada zdradza przyczyny późniejszego sukcesu Polski, bo mówi o tym rozczarowaniu legionistów, którzy kołatali do serc i do dusz Polaków, a oni je zamykali drzwi. No właśnie Polacy nauczyli się czegoś, że przystępowanie do insurekcji, które są kompletnie niezaplanowane, do powstań, które nie mają większego sensu, jest bezsensowne. To był wielki dorobek, który niestety zaczęto marnować w latach 20. i 30., pompując ten kult powstań. To był niestety ze wszystkich złych rzeczy, które robiła władza sanacyjna, kult powstań był jedną z najgorszych, bo w konsekwencji doprowadził do tego, że w 1944 roku rosyjska, sowiecka agentura w Armii Krajowej, między innymi Leopold Okulicki, tutaj polecam osobne moje materiały poświęcone temu, no, że ostatni dowódca Armii Krajowej był po prostu sowieckim prowokatorem, agentem, który wywołał powstanie w Warszawie na polecenie Stalina, a na przekór rozkazom naczelnego wodza, który wysłał go, mówimy o Kazimierzu Sosnkowskim, wysłał Leopolda Okulickiego do Warszawy wtedy z jedną tylko misją, za wszelką cenę zapobiec powstaniu. Dlaczego to zrobiono? No właśnie dlatego, żeby Polacy się sami wykrwawili, żeby Niemcy wykonali robotę dla Rosjan, wybito ćwierć miliona Polaków, a do tej pory jest to świętowane jako patriotyczny zryw, i przez dużą część trochę debilnych polityków stawiane jako wzór patriotyzmu. Oczywiście należy cenić męstwo żołnierzy, męstwo ludności cywilnej, ale należy nazywać rzeczy po imieniu, że ci, którzy decydowali o wybuchu powstania, było, cytując już teraz generała Władysława Andersa, byli po prostu zbrodniarzami wojennymi. Bo po prostu zbrodniarzami. Szanowni Państwo, jeżeli materiał o tym, że Polska odzyskała niepodległość dlatego, że przez pół wieku nie było powstań, wam się spodobał, to proszę o subskrypcję kanału Historia i udostępnianie go jak najszerzej. A ja Państwu polecam Historia Ekspert. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze szereg świetnych tekstów. Wojna o Polskę, temat okładkowy. Chodzi o operację Unthinkable, czyli nie do pomyślenia, którą przygotował i zorganizował Winston Churchill. Brytyjski premier chciał po pokonaniu Hitlera zaatakować Stalina. Dlaczego tego nie doszło? Chociaż przygotowania były zaawansowane. O tym jest w numerze.
Jest również sekret skuteczności Luftwaffe. 110 najlepiej zabijających, strącających maszyny lotników miało takie wyniki jak 4900 następnych. No i teraz zadanie matematyczne. Co brali? Co brała ta 110? O tym, co brała, drodzy Państwo, to jest w numerze. Czym trzeba, co trzeba przyjąć, żeby mieć takie efekty, prawda? Że kuszące, żeby się dowiedzieć. Oprócz tego dramatyczna historia złodziei polskich dzieci, a bardziej dzieci, a nie złodziei. Niemcy w czasie II wojny światowej porwali około 200 tysięcy polskich dzieci. Po wojnie udało się odzyskać tylko około 30 tysięcy małych Polaków. 170 tysięcy Polaków są takimi mało znanymi ofiarami II wojny światowej. Po prostu zostali zgermanizowani. Stali się po prostu Niemcami. W bardzo niewielu przypadkach, liczonych w dziesiątki, może w setki, część tych ludzi się dowiedziała o swoim prawdziwym pochodzeniu. W większości wypadków po prostu żyli jako Niemcy, nie mając świadomości, że są po prostu porwanymi i zgermanizowanymi Polakami. To też jest właśnie taka wstrząsająca historia. No i drodzy Państwo, bardzo taki mocny materiał, zagadka niepodległości Szwajcarii. Jak to się stało, że Niemcy w czasie II wojny światowej nie napadli Szwajcarii? Wbrew pozorom było to bardzo, bardzo prawdopodobne wydarzenie. Pierwsza inwazja Niemiec na Szwajcarię miała nastąpić 25 czerwca 1940 roku, parę dni po pokonaniu Francji. Dlaczego do niej nie doszło? No, drodzy Państwo, spoilerować to będę tylko jednym zdaniem. Nie doszło dlatego, że Szwajcarzy byli genialnie przygotowani do wojny i generałowie Hitlera odradzali mu ten atak, tłumacząc, że może się okazać, że nie będą w stanie pobić Szwajcarów. Historia ekspert. A ja, drodzy Państwo, mówię do zobaczenia.